Anna Madejska, witam i zapraszam Państwa na czerwcowe wydanie Tuchowskiego Serwisu Informacyjnego, a w nim między innymi. Drugi Dance Mind Festival w Tuchowie zgromadził miłośników tańca. Młody Tuchów zakończył swój projekt wydarzeniem Culture Jam. Motorock Festival był okazją do spotkania motocyklistów i miłośników muzyki rockowej. W Burzynie odbyły się biegi po horyzont oraz Pogórzański Festiwal Biegowy. Warsztaty Najważniejszy Człowiek Świata z Michałem Zawadką zorganizowała Biblioteka Publiczna w Tuchowie. W Bazylice Mniejszej po raz piąty spotkały się rodziny na powiatowym święcie rodziny u matki i 12. sanktuaryjnym festynie rodzinnym. W Boże Ciało ulicami Tuchowa przeszli mieszkańcy parafii. Ci, którzy tańczyli i ci, którzy patrzyli, jak inni tańczą, spotkali się w hali Mosir podczas drugiego Dance Mind Festival. Jego organizatorem jest szkoła tańca Dance Mind Studio. Jest to druga edycja naszego turnieju. W tamtym roku również w Tuchowie mieliśmy pierwszą edycję. W tamtym roku mieliśmy około 1070 startów dzieciaków. W tym roku udało nam się prawie podwoić tą liczbę, ponieważ występujących dzieci w różnych konkurencjach, czyli solówkach, duetach, mini formacjach, jest ponad 1800. Po co to robimy? Po to, żeby moi kochani, nasze dzieci, które tańczą, przyjechali do nas w tym roku z 5 województw, mogli rozwijać swoją pasję, jaką jest taniec nowoczesny, jaką jest hip-hop. Po co to robimy? Po to, żeby szczególnie po ciężkim czasie pandemii dzieci mogły się ruszać, mogły, tak jak powiedziałem, rozwijać swoją pasję, dbać o swoje zdrowie fizyczne. Turniej organizowany był w Tuchowie po raz drugi. Zawodnicy rywalizowali w 3 blokach wiekowych. Mistrzostwa Szkoły Tańca Dance Mind Studio objęły rywalizację dzieci od przedszkola do klas 8. Dance Mind Festival, ogólnopolski turniej hip-hop i street dance, był zmierzeniem się solistów, duetów, mini-formacji i formacji od 7 do 12 lat oraz hip-hop i street dance, w którym zatańczyli również soliści, duety, mini-formacje i formacje w wieku od 13 roku życia do powyżej 30 roku życia. Na parkiecie i w kuluarach spotkali się miłośnicy wyrażania własnych emocji poprzez taniec. Dlaczego tańczymy? No, bo to jest, wie pani, pasja, kochamy to po prostu. I gdy słyszymy muzykę, to po prostu nie umiemy przestać tańczyć. Bo to lubię bardzo i sprawia mi to dużo przyjemności. Ponieważ to jest moja pasja od dziecka i się tym interesuję po prostu. Żeby się bawić, żeby czuć te umiejętności nasze. Super. Ja lubię tańczyć, żeby mieć mi siłę, żeby mieć siłę. Dlaczego tańczysz? Żeby się tym bawić, żeby rozwijać swoje umiejętności. Przede wszystkim dlatego, żeby wyrazić siebie, swoje emocje, z którymi często nie da się na co dzień wytrzymać, a tak to jak się przejdzie na salę czy coś, można sobie wszystko wyrzucić. Jest to pewna taka odskocznia od życia codziennego. No i przede wszystkim coś, co ja osobiście kocham i się super w tym czuję. Także tyle mogłabym powiedzieć. Taniec to jest coś, co w zasadzie od dawna już trenujemy. To jest coś, co kochamy robić. Jednak dużo czasu na to poświęcamy, dużo siebie w to wkładamy. I właśnie takie wydarzenia mogą być zwieńczeniem naszej pracy. I możemy pokazać to, co potrafimy, skupić się na tym w 100% i właśnie brać udział w takich wydarzeniach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Culture Jam to event, którym młodzież zakończyła realizację projektu Podróże Małe i Duże, czyli Młody Tuchów otwiera się na świat. Spotkanie młodzieży ze społecznością lokalną miało miejsce w alejce prowadzącej do Sokoła. Sokół, to miejsce zyskało nowe życie dzięki naszej młodzieży, która kończy dzisiaj duży projekt z programu Równać Szanse. I to właśnie efekt, zwieńczenie ich całorocznej działalności. Mnie bardzo, bardzo cieszy to, że młodzież tym działaniem pokazuje nam wszystkim, ale też naszemu samorządowi, czego młodzieży w Tuchowie brakuje, czego od nas oczekuje, co powinniśmy robić, jak powinniśmy działać, żeby ta młodzież była blisko nas.
też jestem rodzicem, też mam młodzież w domu i myślę, że nie tylko ja, ale większość rodziców ma problem porozumieć się ze swoimi dziećmi, właśnie dostrzec to, czego im brakuje, więc to chyba dobry sposób, żeby ta młodzież sama nam pokazała, była blisko nas i żebyśmy my razem z nią działali, razem wspierali. Dlatego samorząd tuchowski jest otwarty na młodzież i czekam na następne działania. Zawsze będę wspierać i będę gorąco kibicować, żeby te działania przyciągały jak najwięcej młodych ludzi. A oni właśnie postanowili zakomunikować swoją otwartość, odwagę, radość i różnorodność, czego symbolem stały się kolorowe parasolki zamontowane w tuchowskiej alejce. Młodzież zaprezentowała się na scenie, opowiadając o tym, jak wyglądały działania w projekcie oraz o tym, jaką to dla nich osobiście miało korzyść. W projekcie odbywaliśmy wiele różnych szkoleń, które potem umożliwiły nam wykorzystanie nabytych umiejętności w różnych działaniach, które chcieliśmy tutaj odbyć w Tuchowie. Organizowaliśmy wycieczki, podczas których musieliśmy na pewno zmierzyć się z jakimiś własnymi trudnościami, z przełamaniem własnych tam barier, bo wiadomo, trzeba było jednak załatwić wiele spraw, które jak dotąd dorośli za nas załatwiali. Dzięki projektowi nauczyłam się pracy w grupie, nauczyłam się, że jako młody człowiek mogę dokonać wiele rzeczy. Dzięki projektowi nauczyłam się takiej otwartości na rozmowy z ludźmi, nie boję się ani nie wstydzę się rozmawiać z ludźmi, ani na przykład podchodzić do kogoś czy coś w tym stylu, nie stresuję się tym aż tak jak wcześniej, bo wcześniej sprawiało mi to bardzo dużo stresu, a w tym momencie jest to po prostu dla mnie takie normalne, bardzo na luzie do tego podchodzę i nie ma żadnego po prostu stresu z tym związanego. Dzięki projektowi nauczyłem się pracy w grupie, przestałem bać się załatwiać różne rzeczy, przestałem bać się rozmów z dorosłymi, których nie znam. Do współorganizacji wydarzenia młodzi ludzie zaprosili tarnowską szkołę tańca Create Yourself, która wsparła wydarzenie, organizując warsztaty taneczne. Generalnie chcieliśmy wprowadzić tutaj młodzież w świat hip-hopu, freestylu szeroko pojętego i dlatego teraz Vlad Nowak prowadzi warsztaty z freestylu, czyli uczy dzieci tak naprawdę podstaw hip-hopowych, a następnie podczas jamu nauczy ich, jak można w fajny sposób wykorzystać te umiejętności, czyli w ogromnym skrócie będą tworzone kółka i dzieci będą mogły pokazać swoje umiejętności. Uczestnicy projektu wzięli udział w tanecznych improwizacjach. Dla mnie freestyle to jest improwizacja, pokazywanie muzyki, odtwarzanie jakby całego charakteru utworu. To jest jakby praca, która cały czas jakby trwa nad swoim ciałem i im bardziej panujemy, kontrolujemy swoje ciało, tym lepszy nas jest freestyle. Tym wtedy bardziej możemy się otworzyć. Młodzież zaprezentowała również wystawę swoich zdjęć wykonywanych podczas wyjazdów oraz zdjęć zaproszonych do współpracy fotografów. W tym dniu był czas na relaks, wykonanie kolorowych przypinek, kulturowych wzorów oraz spróbowanie potraw z różnych regionów świata. Wydarzenie zakończyło się występem dwóch Szymonów oraz koncertem młodzieżowego zespołu Set Smiles. Projekt realizowany był w ramach programu Równać Szanse 2022 Duże Granty Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonej w Polsce przez Fundację Civis Polonus. Motorock Festival, który po raz pierwszy odbył się w Tuchowie, przyciągnął miłośników jednośladów oraz rockowych brzmień. Pomysłodawcą wydarzenia było Stowarzyszenie Owls Riders w Tuchowie. To jest pierwsza i nie ostatnia impreza. Wiadomo, my założyliśmy grupę w 2019 roku i od razu duże zaangażowanie było do tego, żeby w przyszłym 2020 roku zrobić taką imprezę, no ale niestety pandemia nas zatrzymała. Teraz mamy dużo lepsze warunki do tego. Mamy pomoc Domu Kultury, mamy pomoc pani burmistrz, mamy pomoc bardzo dużej naszej grupy. I jakoś poszło za pierwszym razem. No, myślę, że następna impreza w przyszłym roku będzie jeszcze większa, jeszcze większym rozmachem. Bardzo nam miło, że możemy tutaj z Domem Kultury współpracować, że możemy scalać tą tuchowską społeczność, bo to nie tylko motocykle, nie tylko motocykliści, ale to są dzieciaki, jest młodzież. Zaczynamy poniekąd
wakacje tą imprezą, tak? Bo to jest też termin rozpoczęcia wakacji. Podczas Motorock Festival na scenie zaprezentowały się zespoły rockowe, które zakwalifikowały się do konkursu. Mieliśmy do wyboru 4 całkiem dobre zespoły rockowe, poczynając od takiego soft rockowego zespołu, mówię o tych Dandysach, poprzez wielką młodość, entuzjazm i całkiem dobry warsztat zespołu z Kolbuszowej, to jest Iron Head. A potem atmosfera już tylko narastała i mieliśmy świetny zespół grający covery, niestety tylko covery, aczkolwiek fajnie brzmiące, ze świetnym wokalem. A na koniec poszliśmy już całkiem chyba po bandzie, bo było ostro. Panowie podobno późno zaczęli karierę, co jest oczywiście nieprawdą, bo oni tą karierę zaczęli dość wcześnie, tylko mieli przerwę, ale był to naprawdę ostry metal. Muzyczną rywalizację i nagrodę burmistrza Tuchowa wygrał zespół Iron Head. Uczestnicy wydarzenia mogli między innymi obejrzeć pokaz mody w wykonaniu uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych imienia Jana Szczepanika w Tarnowie. Swoje stanowisko miało również Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, które zaprezentowało ofertę kształcenia w kierunku technik pojazdów mechanicznych. To pierwsza taka impreza w Tuchowie, taki festiwal motor Rock Festival, połączony z pokazem mody, połączony z pokazem wspaniałych mechanicznych rumaków. Centrum Zdrowia Tuchów wykonywało badania profilaktyczne, a Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna pokaz udzielania pierwszej pomocy. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Miasteczko ruchu drogowego, dmuchane zamki, konkursy, pokaz sprzętu strażackiego to tylko niektóre z nich. Zainteresowaniem cieszyła się konkurencja wspinaczkowa przygotowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tuchowie. Podobnie jak uwagę przykuł pokaz jazdy żużlowej w wykonaniu Stanisława Burzy. Spotkanie na tuchowskim rynku było okazją do rozmów na tematy związane z motocyklami i muzyką. A ta dała wyraźny akcent w koncercie Gwiazdy Wieczoru zespołu Hetman. W wydarzeniu patronowała burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek, a Dom Kultury w Tuchowie był jego współorganizatorem. Cieszę się, że różne grupy dołączają do tego dużego naszego klanu kulturowego. Co prawda dzisiaj bardzo mocne dźwięki barokowe, ale impreza bardzo fajna, udała się. Mam nadzieję, że w przyszłym roku się powtórzy. Amatorzy biegów i Nordic Walking spotkali się ze sobą podczas biegów po horyzont oraz Pogórzańskiego Festiwalu Biegowego w Burzynie. Pogórzański Festiwal Biegowy, biegi po horyzont to biegi rodzinne, ale również bieg górski, marsz Nordic Walking i już od 10 lat bieg burzyński. Wspólnie z Fundacją Allegoria, Gmina Tuchów oraz LKS Burzyn organizuje to piękne wydarzenie rodzinne. Ponieważ tak samo i biegi dzieci są tutaj dzisiaj, więc mamy przekrój od juniora po seniora. Zorganizowane to wydarzenie jest, aby krzewić aktywność fizyczną na Pogórzu i pokazywać piękne tereny. Przede wszystkim jest to popularyzacja sprawności fizycznej, aktywności fizycznej. Nasze tereny w gminie Tuchów sprzyjają właśnie uprawianiu wielu dyscyplin sportowych. Kolarstwa górskiego, właśnie biegów oraz innych możliwości właśnie aktywnego spędzania wolnego czasu. Bieg burzyński jest takim już bardzo artystycznym, rozpoznawalnym produktem turystycznym. Myślę, że wielu sympatyków biegania, aktywności sportowej przybywa właśnie na ten bieg właśnie na początku czerwca. I cieszymy się, że też pojawiły się kolejne edycje biegów, między innymi właśnie Bieg Niepodległości, Bieg Górski, które właśnie też odbywają się na terenie gminy Tuchów. Tematem przewodnim biegów była siła. To wydarzenie jest organizowane z jednej strony dlatego, żebyśmy próbowali skupiać się na aktywności fizycznej i na wspólnym odreagowywaniu pewnie jakichś tam stresów. Z drugiej strony to jest coś, do czego my zapraszamy we wszystkich biegach, czyli do zastanowienia się głębiej, bo każdy z uczestników oprócz tego, że dostaje jakiś prezent, w tym przypadku dostaje również taką broszurkę, w której jest zaproszony do tego, żeby zastanowić się nad
tym, co go napędza. No i w tym sezonie postanowiliśmy i w tym biegu tutaj w Burzynie, że chcemy się zastanowić nad tym, czym jest siła. Bo często tą siłę możemy używać w sposób właściwy, jako coś, co nam daje siłę do życia, ale czasami ta siła nadużywana prowadzi do takich rzeczy, których chyba nikt z nas nie chce. Dlatego też te biegi, które tutaj organizujemy, chcemy łączyć, bo tak jak Państwo tutaj widzicie, jest masa przedsięwzięć, które są skierowane dla dzieci, dla dorosłych, ale tak naprawdę też chodzi o to, żeby ten bieg i to wszystko, co się dzieje gdzieś w każdym biegaczu, bo chyba każdy, kto sportowo się angażuje i uprawia sport, widzi, jak to zmienia też życie. Chcemy też intelektualnie potraktować pewne tematy, dlatego w tym biegu dzisiaj zastanawiamy się nad tematem siły. Dodatkowo imprezie towarzyszyły stoiska z regionalnymi potrawami oraz strefa zabaw dla dzieci. Ponad 500 młodych ludzi uczestniczyło w warsztatach Najważniejszy Człowiek Świata. Poprowadził je Michał Zawadka, ekspert słowa, mówca inspiracyjno-motywacyjny, członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, pisarz, ekspert komunikacji z młodymi ludźmi. Dzisiejsze warsztaty noszą nazwę Najważniejszy Człowiek Świata. Najważniejszy człowiek świata, czyli kto? Czyli każdy z nas, czyli każdy z nich, którzy tutaj przychodzą. Niestety w naszym sposobie wychowania, który jest bardzo mocno zakorzeniony też w sposobie naszego edukowania, bardzo często mówienie o sobie, mówienie o swojej dumie, o w ogóle pracy z potencjałem jest całkowicie inną drogą. I bardzo dużo młodych ludzi, co mamy dzisiaj potwierdzone w wieloletnich badaniach, które czytamy od UNICEF-u, HBSC, czyli Health Behavioral in School Children, czy ostatnie badania młodych głów, pokazują, że młode pokolenia mają ogromne wyzwanie właśnie z poczuciem własnej wartości. I o tym są te badania, żeby pokazać, to nasze spotkanie, żeby pokazać im, gdzie leży ich potencjał, jak tak naprawdę patrzeć godnie w lustro i powiedzieć lubię siebie, jak mierzyć się z trudnymi myślami, czego tak naprawdę inteligencji emocjonalnej nie mamy w szkołach, jak mówić o tym, czego pragnę i czego się boję. I faktycznie jak budować wartościowe społeczeństwo, ucząc się najpierw szacunku do samego siebie. Obok młodego człowieka jest zawsze jakiś dorosły. Jakie problemy właściwie w relacjach pomiędzy młodym człowiekiem a dorosłym człowiekiem istnieją i jak sobie z nimi poradzić? Cudownie by było, gdyby ten dorosły był obok. Bardzo często z nieprzepracowania nas jako dorosłych bardzo mocno próbujemy ingerować w młodego człowieka. Co więcej, bez świadomości przepracowania siebie, nie znając swoich braków, braków komunikacji, właśnie zarządzania emocjami, nieadekwatnie reagujemy na świat dziecka, choć z dobrymi intencjami, bo to nie chodzi o obwinianie rodziców, tutaj nie ma nic o poczuciu winy, ale faktycznie bez braku umiejętności takich relacyjnych, emocjonalnych, rozpoznania choćby inspiracji czy sposobów działania mózgu młodego człowieka, próbujemy robić coś, do czego jesteśmy nieprzygotowani. Z tego wynikają problemy komunikacyjne, że dzieciaki się zamykają, bo się obawiają ocen, a dzisiaj będziemy mówić, że można inaczej działać. Jak? Za chwilę się dowiedzą. I bardzo dużo właśnie problemów to problemy emocjonalne, komunikacyjne. Pewnie każdy w domu wie, jak to się odbywa, jednak nie mamy wiedzy, że to jest nie z buntu nastolatka chociażby wynikające, a z tego, jak jego mózg działa. I kiedy poznamy jego mózg, a zarazem jak sobie poradzić z naszymi reakcjami, wtedy życie całkowicie inaczej się układa. Seria pana książek nosi tytuł Chcę być kimś. Być kimś to kim być? To być sobą. Świadomie być sobą. Niektóre osoby błędnie interpretują tytuł na zasadzie chcę być kimś, czyli naśladować bądź kopiować kogoś albo być jak ktoś. Być kimś, tam jest bardzo ważny wykrzyknik, na zasadzie być kimś wyjątkowym, ale nie z pryzmatu porównania się, żeby mnie ktoś postrzegał jakoś wyjątkowo. Być kimś to na zasadzie spójnym ze sobą, żeby wiedzieć, że to ja mam wpływ na moje ciało również, umysł i ducha, ale na moje życie. Że to moje decyzje, moja odpowiedzialność, moje działania każdego dnia tworzą mnie kimś wyjątkowym w moim życiu, żebym mógł budować wartościowe znajomości z przyjaciółmi, wartościowym być członkiem rodziny, społeczeństwa, czy w przyszłości budować wartościowe, dla mnie unikatowe, moje marzenia.
społeczeństwo często podważa właściwie to poczucie wartości już nie tylko w tym młodym człowieku, ale również w dorosłym człowieku. Jak sobie z tym radzić? Znaczy, bardzo często nieświadomie to robimy. Tak jak powiedziałem o systemie edukacji, my skupiamy się na kulcie błędu zamiast pracy na potencjale. Później, ucząc się tego w szkole, nasi rodzice też tak postrzegają nas, że my bardzo często się porównujemy. I to jest, tego skutkiem jest właśnie zaniżone poczucie własnej wartości, nieadekwatna samoocena. Jak się z tym mierzyć? Właśnie, rozpoznawać swoje myśli, uczyć się inteligencji emocjonalnej. O tym są właśnie książki. Uczyć się wartościowych relacji, że nie z drugiej strony, nie jest zerwaniem relacji, a tylko asertywnym na przykład powiedzeniem o moich granicach. To jest też ważna nauka. Jak uczyć się mówić o swoich potrzebach, rozpoznawać te potrzeby, mówić faktycznie na co się nie zgadzamy, zamiast burzyć swoje wartości tylko po to, żeby być zaakceptowanym w grupie. Że nie muszę być zaakceptowany przez wszystkich, bo jestem inny w jakimś obszarze. I o tym wszystkim jest poczucie własnej wartości. Wydarzenie zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Tuchowie odbyło się w hali Tuchowskiego Mosiru, a finansowane zostało ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie. Piąte powiatowe święto rodziny u matki oraz 12. sanktuaryjny festyn rodzinny to wydarzenia, których celem jest promowanie wartości, jaką jest rodzina. Honorowy patronat nad świętem objęło starostwo powiatowe w Tarnowie. Dołączyliśmy oczywiście do festynu, który tutaj jest odbywany, to się odbywa już od kilkunastu lat i postanowiliśmy, że będziemy w ten sposób świętować i widzimy, że to święto już wplotło się w tradycję, pandemia nie przerwała, tylko na chwilę nam przerwała, natomiast dalej będziemy to kultywować. Dzisiaj mały taki jubileusz, piąta rocznica. No i też bardzo serdecznie tutaj w tym miejscu chciałem podziękować ojcu Bogusławowi, który no niestety z nami się rozstaje. Dzisiaj tu wręczyłem mu najwyższe oznaczenie powiatu tarnowskiego, czyli grosza ziemskiego tarnowskiego, dziękując mu za jego pracę, za współpracę, no właśnie na niwie krzewienia tych wartości naszych chrześcijańskich, na niwie obrony rodziny i wartości rodzinnych w powiecie tarnowskim, ale również w całej Polsce. Od ponad dekady organizatorzy, wśród których znajduje się kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, zwracają uwagę na więzi międzyludzkie. Już 12 lat co roku odbywają się festyny rodzinne, które mają na celu właśnie takie budowanie, integrowanie małżeństw, rodzin, gdzie jest to wielkie takie święto rodzinne, gdzie wszyscy się cieszą, są zadowoleni. Cieszymy się bardzo, że to już jest 12 festyn rodzinny i ten festyn rodzinny tu w Tuchowie wpisał się już piąty taki festyn, święto rodziny powiatowe u matki. To właśnie tutaj powiat tak jakoś upodobał sobie to miejsce Tuchów, żeby właśnie wraz z tym festynem rodzinnym tu w Tuchowie pod okiem Matki Bożej Tuchowskiej przeżywać właśnie powiatowe święto rodziny u matki. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w intencji rodzin odprawioną w Bazylice Mniejszej z udziałem sanktuaryjnego chóru mieszanego. Po niej parafianie i goście zaproszeni zostali na parking. Tam na scenie miały miejsce występy artystyczne. Mnóstwo atrakcji, występy dzieci. Zaczynaliśmy od orkiestry, parafialnej orkiestry Dętej z Siedlisk. Potem były występy przedszkoli tuchowskich, występ dzieci z Jodłówki Tuchowskiej, potem był krótki koncert Pauliny Kloch, następnie grała sanktuaryjna orkiestra Dęta, w tej chwili zespół Kołęc Bochni. Spotkaniu towarzyszyły dodatkowe atrakcje dla dzieci i rodzin oraz potrawy kuchni regionalnej. Bardzo nas to cieszy, że mamy tutaj taką tradycję w sanktuarium, w tak pięknym miejscu, tak dobra inicjatywa, tak dobra idea, jak wspieranie rodzin, wspieranie ich wartości, ich więzów. Wiemy dzisiaj, że rodziny przeżywają liczne kryzysy, tych rodzin też coraz mniej się tworzy ogólnie, więc myślę, że bardzo dobra inicjatywa. Cieszę się, że gmina Tuchów wspiera i jest współorganizatorem tej uroczystości w każdym roku, tak samo i w tym. Gwiazdą wieczoru był duet Karo.
Dochód z festynu został przeznaczony na dofinansowanie nowych drzwi do Bazyliki Mniejszej. Organizatorami festynu byli burmistrz Tuchowa, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej i Dom Kultury w Tuchowie. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Radio RDN Małopolska. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusowej, zwana dawniej Świętem Eucharystii, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych zgromadziła wiernych, którzy przeszli ulicami Tuchowa. Msza święta w tym roku została odprawiona w Bazylice Mniejszej w Tuchowie, po której odbyła się uroczysta procesja do czterech ołtarzy, przygotowanych przez mieszkańców parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie oraz parafii świętego Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie. Warto dodać, że tradycja Bożego Ciała sięga do wieku XIII i ma podkreślać prawdę, jaką jest obecność Jezusa w Eucharystii. Święto, podczas którego wierni wychodzą na ulice miasta, ma być świadectwem dla ludzi wierzących i niewierzących obecności Jezusa w świecie. Uroczystościom towarzyszyła Sanktuaryjna Orkiestra Dęta z Tuchowa. Dom Pogodnej Jesieni oraz Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa to placówki, które obchodziły 25-lecie swojego istnienia. Dzisiejszy piknik jubileuszowy, międzypokoleniowy, czerwcowy piknik jest szczególny, ponieważ chcemy dzisiaj wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy przez te 25 lat tworzyli nasz dom, którzy pomagali osobom starszym w codzienności, którzy pomagali im, troszczyli się o ich dobro, o ich ciało, o ich ducha. Nasze przedszkole już od 25 lat wpisuje się w piękny krajobraz Tuchowa. U wzgórza Matki Bożej, pod jej opieką szczególną, wyrastają u nas dzieci. Pod patronatem jesteśmy świętego Józefa, którego codziennie prosimy o pomoc, opiekę i wstawiennictwo. Uroczystość rozpoczęła msza święta, koncelebrowana przez ojców redemptorystów pod przewodnictwem tarnowskiego biskupa księdza Stanisława Salaterskiego. Wśród gości znaleźli się między innymi przedstawiciele władz województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego i gminy Tuchów. Podczas uroczystości wyróżnienia otrzymali ci, którzy przez 25 lat wspierali pracę placówek. 10 lat działalności obchodziła również Fundacja Dzieło Miłosierdzia świętego księdza Zygmunta Gorazdowskiego w Tuchowie. W początku głównym celem tej fundacji jest wspieranie działalności Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie i czyni to w dwóch wymiarach. W wymiarze materialnym, czyli finansuje lub współfinansuje doposażenie domu, i w wymiarze duchowym, czyli organizuje różne wydarzenia kulturalno-oświatowe, rozrywkowe dla mieszkańców tego domu. Wydarzenie zakończył 11. międzypokoleniowy piknik czerwcowy, któremu towarzyszyło hasło „Przeżyjmy to jeszcze raz”. Były występy artystyczne w wykonaniu młodszych i starszych, słodki poczęstunek w formie tradycyjnego pączka, degustacja produktów i potraw lokalnych, aukcja oraz biesiada. Od maja tuchowscy seniorzy tworzyli ogród społecznościowy. Skałka to miejsce, w którym powstał tuchowski skwerek seniorów. Seniorzy nad tym miejscem pracowali od maja. Wówczas odbyły się warsztaty edukacyjne prowadzone przez dr Joannę Albin. Grupa seniorów działająca przy Domu Kultury w Tuchowie zainicjowała projekt ogrodu społecznościowego. To jest ogród, który z założenia powstaje w przestrzeni publicznej. Z tą przestrzenią publiczną się komunikuje i umożliwia zarówno udział w pracach, jak i interakcje wszystkim członkom społeczności. Jeśli chodzi o ogród tego rodzaju, w którym wykorzystaliśmy, powiedzmy, alternatywne techniki uprawiania i pielęgnowania ogrodu, każdy może wykorzystać je we własnym, prywatnym ogrodzie, ponieważ one bardzo uniezależniają uprawy od naszej opieki czy interwencji, więc będzie można wyjechać na urlop, powiedzmy, na 2 tygodnie bez strachu, że rośliny nam zmarnieją. Cieszę się, że powstał taki projekt. Cieszę się, że coś zaczęło się dziać. Teren tutaj, na którym urządzany jest ten ogród, jest wspaniałym terenem rekreacyjno-wypoczynkowym. Skorzystają z niego już póki co całe rodziny,
z dziećmi wychodzą na spacery. I dobrze, że seniorzy mogą się też wykazać w zorganizowaniu takiego miejsca. Warto wspomnieć, że organizatorami wydarzenia byli gmina Tuchów, Dom Kultury w Tuchowie, MOSiR Tuchów, Fundacja Iskierka oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Muzeum Miejskie w Tuchowie zaprasza na wystawę malarza Krajema Marii Awada. Do 8 września można obejrzeć wystawę malarza, rzeźbiarza i poety urodzonego w Syrii, a mieszkającego i pracującego w Austrii. W Tuchowie z inicjatywy Lucji Radwan została zorganizowana ekspozycja jego prac. Początkowo mieliśmy mieć spotkanie z malarzami austriackimi. To spotkanie miała zorganizować Lucja Radwan, nasza krajanka z Tuchowa. No niestety pandemia przerwała przygotowania i do tego nie doszło, ale w zamian zaprosiła swojego przyjaciela, swojego jak gdyby mentora, nauczyciela malarstwa, właśnie Krajama. I on zgodził się, że pokaże swoje obrazy w Tuchowie, w Polsce. Zaprezentowane obrazy z cyklu Dotyk tematycznie poświęcone są temu pierwotnemu zmysłowi, który przejawia się w relacjach międzyludzkich oraz w relacjach człowieka ze światem przyrody. Malarz skupia się jednak na pozytywnej sile dotyku, podkreślając jej oddziaływanie na zmiany w świecie w indywidualny, artystycznie sposób. Die Gedanke von Berührung kommt eigentlich von der Schöpfung. Das heißt, die Wichtigkeit des Berührens beginnt mit der Berührung der Mutter. Jeder von uns muss auf den Mutterbauch gelegt, damit sie ihm eine Berührung gibt. So ist er willkommen auf dieser Erde, auf dieser Welt. Also Berührung für die Schöpfung ist es eine Willkommen heißen auf dieser Erde. Und das hat natürlich auch einen sehr wichtigen Aspekt für die Entwicklung des Geistigen, weil die Frau gibt uns dann nicht nur diese sinnliche Berührung, sondern auch die seelische Berührung. Sie singt Lieder, sie kommuniziert, spricht mit dem, also sie schenkt uns auch die Sprache, die Kommunikation, Aspekt. Also alles, was wir besetzen, ist von einem weiblichen Wesen. Das ist die Wichtigkeit, dass die Frau uns diese seelische und sinnliche Berührung schenkt. UKS Lider Tuchów zajął pierwsze miejsce podczas podsumowania Ligi PALS sezonu 2022-2023. Turniej finałowy odbył się 2 czerwca w hali Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie. W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyły drużyny, które rywalizowały w tegorocznych rozgrywkach. Zespoły zagrały systemem każdy z każdym do jednego wygranego seta. Liderki rozegrały 5 spotkań, zakończyły turniej 4 zwycięstwami i 1 porażką. Dodatkową atrakcją był występ wokalny Ani Gadowskiej i Mikołaja Łępy, a także zespołu tanecznego z Burzyna Pompon Girls. Po turnieju podsumowano tegoroczne rozgrywki ligowe, wręczono puchary, medale i dyplomy. W klasyfikacji Ligi PALS pierwsze miejsce zajął UKS Lider Tuchów, w klasyfikacji turniejowej zaś Podkarpacie Bobowa. Wśród wyróżnionych znalazły się Emilia Duda, wychowanka UKS Lider, która zdobyła 3 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych z zespołem SMS Wieliczka oraz Ewelina Starostka i Izabela Kucharzyk, które otrzymały podziękowanie za wielokrotne reprezentowanie barw klubu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek oraz dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie Bogusław Harańczyk. Zaproszenie przyjęli także dyrektor MOSiR w Tuchowie Mateusz Salwa, opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów Jerzy Odroniec oraz Maciej Kędzior, reprezentujący firmę Costa Tuchów, będącej partnerem wspierającym klubu. Kino Promień w Tuchowie rusza z edukacją filmową. Od października w Kinie Promień w Tuchowie rusza edukacja filmowa pod tytułem Nowe Horyzonty Filmowe – Edukacja Filmowa. Skierowana jest do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Filmy prezentowane zgodne są z
podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zapisy prowadzone są do 4 października. Można dokonywać to na specjalnej platformie lub osobiście lub telefonicznie w Domu Kultury w Tuchowie. Serdecznie zapraszamy. Trzeciego czerwca uczniowie zakończyli rok szkolny. W tym dniu po raz ostatni usiedli w szkolnych ławkach. Czas wakacji to czas odpoczynku, podczas którego należy zadbać o bezpieczeństwo. Wypoczynek możemy spędzić w różny sposób. Mogą to być wycieczki, czy to do lasów, czy w góry. Jeżeli będą to dłuższe trasy, potrzeba, żeby tą trasę zaplanować, sprawdzić, czy nie ma tam jakichś przeszkód, czy nie ma tam terenów wyłączonych z korzystania. Weźmy ze sobą dobre buty, wodę, telefon. Można wziąć mapę, bo nie zawsze wszędzie występuje zasięg w telefonie. Polecamy korzystać z kąpielisk chronionych, tam gdzie są ratownicy lub inne osoby do tego wyznaczone, słuchać ich rad, zaleceń. Starajmy się nie śmiecić w tych miejscach, ponieważ raz, że chronimy środowisko, a dwa, może nas spotkać jakaś nieprzyjemność, rozcięta noga z uwagi na rozbitą, leżącą w wodzie puszkę, butelkę. I jeszcze jedna gorąca prośba. Korzystamy z komunikatorów, różnych portali. Nie informujmy osób o tym, że wyjeżdżamy, wrócimy za tydzień, za dwa. Może to być czas dla złodziei, którzy dokonują włamania, kradzieży w naszym domu. Jeżeli chcemy informować o tym, jak spędziliśmy wakacje, zróbmy to po powrocie. Do podróży drogowych też przygotujmy się, żebyśmy kierowcy nie byli zmęczeni wyjeżdżając w dalekie trasy. Jeżeli korzystamy z rowerów, starajmy się przygotować nasz sprzęt, sprawdzić, czy mamy sprawne hamulce, oświetlenie w przypadku powrotu w godzinach wieczornych. Starajmy się opiekować dziećmi, osobami, które są poniżej 10 roku życia, które dopiero uczą się jeździć. W przypadku poruszania się wzdłuż ciągów komunikacyjnych, gdzie mamy drogi, zadbajmy, aby te dzieci nie wybiegały na jezdnię, chodziły lewą krawędzią jezdni. Przypominajmy im to przed każdym spacerem i zapytajmy, gdzie dzieci wychodzą, z kim będą przebywać i gdzie będą przebywać. Sezon wakacyjny rozpoczęty. Warto więc zadbać, by na mapie wakacyjnych wyjazdów znalazł się Tuchów oraz organizowane w gminie wydarzenia. W najbliższą sobotę rozpoczyna się Wielki Odpust Tuchowski. Będzie on trwał przez cały tydzień. Już rozpoczyna się już w sobotę od pielgrzymki służb mundurowych, strażaków przede wszystkim. W niedzielę w siedliskach odbywa się rywalizacja sportowa, tym razem kolarstwo górskie. Też piękny, bogaty program, warto tam się znaleźć. Dużymi krokami przygotowujemy się do największej imprezy plenerowej, czyli Tuchowini Fest, która odbędzie się w pierwszym weekendzie sierpnia. W tym roku mamy wyjątkowo bogaty program, więc warto tutaj z nami być, warto sobie zaplanować w tym czasie urlop. Ale jako że jesteśmy przed tym okresem wakacyjnym, już rozpoczynamy wakacje, chciałabym zachęcić dzieci i młodzież do korzystania z szerokiej oferty zajęć kulturalnych, sportowych, wypoczynkowych, które oferują nie tylko Dom Kultury i MOSiR, ale też liczne instytucje czy firmy prywatne i osoby, które w tym zakresie działają. Bardzo dużo zajęć, bardzo ciekawe, myślę, że profesjonalnie przygotowane, więc warto po prostu zainteresować się tą ofertą. I w związku z tym, że rozpoczęliśmy te wakacje, myślę, że dobrze byłoby złożyć życzenia wszystkim dzieciom, młodzieży, życzenia takiego dobrego wypoczynku, wspaniałych podróży, czasu spędzonego z rodzicami, z przyjaciółmi, zwłaszcza tym najmłodszym dzieciom, tak aby nabrać energii na nowy rok szkolny, który pewnie niebawem do nas zawita we wrześniu, a to szybko minie. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w czerwcowym wydaniu Tuchowskiego Serwisu Informacyjnego. Zapraszamy na kolejne. Życzymy Państwu dobrego wypoczynku i zapraszamy do Tuchowa. Do zobaczenia.